Cześć i czołem, kluski z rosołem. Gramy w madziągę. Nagrywa się, nagrywa się. O, Cool T. To jest ten raper chyba. Gram z raperem. Ostatnio była mała kompromitacja na filmiku. Mam nadzieję, że dzisiaj się to nie powtórzy. Postaram się grać mądrze i solidnie. Może trochę mniej gadając. To pomoże się skupić. Dobra, Dabu Tondora. Nie mam pary, ale to nie jest na razie wielki problem. Będę sobie zbierał takie ukipajki. W najgorszym wypadku będzie czekanie tanki. Oczywiście 8 pin ścisnę sobie. Teraz mam Rianmen 3-6 tutaj. Mam parę Rianmen. O. No i zrobił się Isianten. Ale ja to otworzę. Teraz tak. 3-6. 3-8 pin. Nie no, mimo wszystko wybiorę 3-6 man. 7 pin też mi daje ten paj. O. Zatrzemy ślady. Nie będę pokazywał, że mam czerwoną piątkę, bo to mi daje automatycznie 5800. Chociaż no 5800 nie jest trudne do zdobycia. Jak są czerwone piątki, jest ósemka so, którą też mogę wykorzystywać. Dobra. No, raper mi się wrzucił. Yo, yo, nyga, dzięki. Szacun, ziomek. Nie znam się na raperskiej mowie, jak da się pewnie zauważyć. Dobra. Z tą ręką raczej będę celowo wtaniał. No, dabutonek przyszedł. Peja wyrzucę, pozbędę się go. Jedna jedynka pin wypadła. W sumie to 8 pin powinienem wyrzucić. Tu Sansioku 5, 6, 7 może być. Teraz mógłbym mieć, jak dojdzie czwórka, to będę miał San Mencian. Ale tak czy siak wyrzucę raczej Peja kolejnego, nie będę robił Sakigiri. No, jedynka pin już jest tylko jedna. Wydaje mi się, że warto teraz tę rękę otworzyć. Ryzyko Furitena maleje. Ale też ten kształt jest troszkę słabszy, bo się nakłada. Te ukeire, więc... Ten Realmen jest już bardzo słaby, bo on mi tylko dodaje jedną jedynkę. No, ale bez niego nie mam pięciu bloków. Tak, poproszę. I Shanten. Isianten. Tak się akcentuje chyba. Kto zna japoński, niech mnie poprawi. Isianten. O, ale ładnie nakarmił pinki. No, straciłem na wartości bardzo, bardzo mocno. To jest tylko tania odora w tej chwili. Nie ma Sansioku. Ale jest ok, jestem oja. Z 2900 bardzo chętnie. Nie robię karagiri, bo w sumie to by mogło wskazywać, że koło siódemki gdzieś czekam man. Mógłbym troszkę tutaj zmylić ludków. O ile czytają te dasi. Zwracają uwagę w ogóle na te dasi. No, tu się w ręce Kamicia coś dzieje. Jedynkę mam, to jest pierwszy man, jaki wyrzucił. Tak długo ją trzymał. Wydaje mi się, że to może być niebezpieczna strefa gdzieś tam koło tego. Albo może zablokował jakąś parę, dwa man na przykład. Albo trzy. O, trójkę też wyrzucił. No i Toyman go zgasił. Tego pana chłodnego T. Okej.
spróbuję w pinfu z tą ręką celować. Many mogę liczyć jako dwa bloki, to jest Arian Man. Póki mi się nie zrobi... O, i super. Arian Manik się ładnie uzupełnił. Rian Xianten i mam szamponik. Proszę takich kamieni nie wyrzucać, to jest szampon. A teraz jest nawet Isan Mencian. No to trzeba wyrzucić Xia chyba. Tutaj ta jeden pin zawadza, ale nie będę wymuszał Taniao, mając jedną Dorę. Tutaj trzeba iść jak najszybciej po... Potem, o teraz bym mógł sobie Taniałko troszkę... I mógłbym sobie meldować. Tutaj pon, pon, tylko tracę Rianmen 5-8. Ale 2000 wygrać, będąc już na prowadzeniu, to nie jest tak źle. Jo! Ta! Konsekwentnie. Bo tu mam dwie pary i kancian, więc no tak troszkę słabo. Pięćman jest bezpieczny na Simocia. Na Kamicie za bardzo nie mam nic. Cztery man mam. 5-5 sudzi. W razie czego on Sozu na razie nie wyrzuca, ale nic nie można wywnioskować z tego. Toyman, Dora. He, czwarta para. To już jest... To już się zaczyna strefa Chitoya. Jak są cztery pary. Ale mam tutaj Taniao w zapasie, więc raczej nie będę ci to ja robił. No, weźmie bambuska, czy nie? Wziął. Wzięła. Bo to kobiecy głos, to chyba wzięła. Oj, haku. No, bezpieczne to nie jest. Raczej się nie wrzuci. No, to... No i tu przypuszczam, że może być tempaj u góry już. Ale nie mam się zbytnio jak bronić. Czwórka man jest łanciansem. Tylko ta Dora jest bezpieczna. No jestem 2 do tempaj. O, 1 do tempaj. A, dobra. I tutaj mogę mieć jednak te 5-8. Dobra, tylko te bambusy. No trudno. Może odrzuci bambusa jakiegoś. Wow, ale wojna. Kan. Może lepiej nie. To nie jest jakiś dobry Xianten, żeby... O! Jeszcze bym oi dodał Dorę. Ha! Pół sudzi. Ale pod oje nie będę tego pchał raczej. Tu mam tylko jeden gębu. Ale spróbuję mimo wszystko ten gębu. No gdyby to był tempaj, może bym pchnął, ale wolałem z oją w Xiantenie takim nie rywalizować. Tym bardziej, że bambusy mógł mieć w ogóle Kamicia, ślisko to wyglądało wszystko. Może powinienem był pchać. Jak ktoś uważa, że tak, no to czekam na taki głos i uzasadnienie. Ale wydaje mi się, że za śliskie były bambuski. Zresztą od razu po meczu robimy analizkę na świeżutko. Nie można czekać, zwlekać. Na świeżutko. Sprawdzamy niepewne sytuacje. Więc jeszcze na filmiku to uchwycę, myślę. Cztery bloki. Mam tutaj ukipajek w pinach i dwa ukipajki w sozu. Kamicia raczej niestandardowe odrzuty. Zobaczymy, co on tam wyprawia. O, i super. I super. Jest mój piąty blok. Mam szamponik znowu. Proszę, szauma jest. O, już troszkę osłabiona. No, Dora. Myślę, że warto zrobić sakigiri już teraz. Niż zwlekać. Ta ręka na pewno rokuje dobrze. Tylko, że ten Xianten musi się zmniejszać, bo jak nie, to będzie krucho. Tak myślę, czy tej siódemki Sosie nie pozbyć.
No Kamicia, co on tam wyprawia? Czyżby w Jakumana szedł, czy co? Dobra, ja wyrzucę tą siódemkę sobie, mimo wszystko. Tam się mógłby dobry Rian Menik stworzyć, ale nie jestem taki pewny co do tej ręki. Minął już pierwszy rządek, a wciąż jestem 2 do Tempaj. To nie jest jakaś rewelacja. Tym się nie przejmuję, bo to było wszystko zaplanowane, tak ma być. Mur niech sobie tam pokazuje swoje jakieś tam fochy, dobra. No i Shanten. I Shanten. Raczej chyba pchnę jak skończę z Rianmenem. Chociaż mam gębu. Jedyneczkę może pchniemy. To skrajny, wiadomo, to i tak się wrzuci w Rianmen, więc to nie jest tak, że skrajny to bezpieczny. Jak dojdzie mi Anko z piątki, to będę mógł wyrzucić pół sudzi. No i to jest koło kamienia Ricci. Chyba podziękuję, albo spróbuję na razie na około zagrać. Jestem wciąż w Isiantenie. 3 man, 6-9 man daje mi Tempaj. 6-9, dobre czekanko. Jazda, gębu, wyrzucamy. Za ojczyznę. Ciężko się bronić. A dziewiątka man może skusić. Na mnie nie jest bezpieczna, ale jako skrajny jest mniej niebezpieczny niż wiele kamieni, więc kto wie. Pół sudzi poleciało. No obym się ja nie wrzucił. A to jest ryzyko wliczone w tą decyzję, którą podjąłem, więc przyjmę z pokorą Ron, nawet za Hanemana. Trzeba się z tym liczyć. To jest Madzian, jest nieobliczalny. No a na razie nie idzie źle. Troszkę się bronię niby. Też przy okazji. No, Dorę ma w odrzutach, Dora jest już martwa. I cumno, i to hajtej. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. No, mangana. Bałem się, że więcej wyciągnie. Ale dobra. Co tu z tej ręki można zrobić? Mam parę do pinfu. Nie będę wymuszał tania. Wymuszanie tania nie jest wskazane z tą ręką. Jest dobry kształt. Mam jedną dorę, nie jest gwarantowane jej użycie, bo jak dostanę anko z szóstek, to wtedy będę mógł wymuszać taniao. A może jednak? A na razie trójka. Nie będę świrował, mam dwie dory. To jest toporny kształt, ukeire się nakłada. Ale jakby się któryś z sozu udało sponować, no to mam fajny Isianten, Sanmencian Rianmen. Pięknie. Tylko jest jedna sztuka 6 so i dwie dory. No na dorę nie mogę liczyć raczej, że ktoś rzuci. Chętnie. To mi tak naprawdę Ukeire nie dodaje. Jak mi się skompletuje jeden Rianmen, to będzie problem co wyrzucić. Kurde, no iść to czy nie? Tania Odora Dora. Chyba pójdę. Śliskie to jest bardzo. Te sozu mi się nie podobają. Tu piny są na razie, widzę, chciane bardzo. No teraz byłoby fajnie, jak miał tą trójkę pin, ale wtedy jeszcze nie byłem zdecydowany. Może powinienem był być. O, Tempaj. Może być mangan, jak siądzie nad sumo, to i będzie mangan. Toymen nie potrzebuje sozu może, ale no czy odrzuci od razu dorę chętnie? Może i nie. Piny, kurde, też śliskie. On już trójkę wyrzucił. Coś w tych pinach może się dziać. Zobaczymy, czy jak Simocia będzie wyrzucał. No, oby to była szóstka, siódemka soży się tak waha. Nie, szóstka pin. No tam już spokojnie może być i Shanten jakiś, jak nie Tempa już nawet.
dwa kamienie z tej rodziny poleciały. Trzy piątki są. Gdzieś tam myślę, że ludzie kiszą tą strefę, może w parach, czy możliwe, że z kimś się blokuje na pary. Albo odsunę, zobaczymy. Jestem praktycznie bez defensywy. Na kamicie mam sudzi 7 pin. No, niebezpieczne. Taki jak u Haihonitsu. To jest droga ręka. Na wschodzie. No tak po cichu liczę na to Tsumo. Dobra, piątka so zdechła. Więc sporo sekwensów już odpada, czyli ludzie kiszą to. Albo jest w murze. Okej, okay, czyli to nie są piny. Jakiś może... Many też nie, bo za dużo tych manów leciało. O, piątka jest chociaż bezpieczna. Na Toymena przynajmniej. Jakiś może Toytoy, albo po prostu szybka ręka. Sporo dor leży widocznych. Tylko trzy są w obiegu. O! Siadło! No i jest mangan. Dzięki czerwonej piątce jest mangan. Pięknie. Łeb, łeb z Toymenem. To nie jest mój wiatr. To nie jest ręka do walki. Ja już widzę, że to nie jest ręka do walki. Zatrzymam na pewno fanpajki jak najdłużej. Postaram się zatrzymać. Chyba, że kształt się będzie rozbudowywał. W sumie jedynka man nie jest głupia też, bo tu jest widoczne Sansioku. Możliwe. Wtedy sobie wykorzystam 3 pin ładnie. To jest też przydatne na tym etapie ręki. No i tu mam troszkę problem. Dobra, mimo wszystko pójdę w wydajność kamienną i zostawię Ukipajek piąteczkę. Tam jest Ukieire, jest jednak szersze dużo. Nie chcę wymuszać Sansioka. Może Chitoy. Może Chitoy. Kurde, to nie jest takie głupie. Trzy pary już mam. Z trzech parci to ja saltować to jest troszkę karkołomne. Anko się zrobiło. Okej. Okay. Ci to odwołany. Nie mogę meldować. Jeżeli nie dostanę Hatsu Tuna, to meldowanie jest. O, dobrze, dobrze. To będzie Isian ten. Kancian, kancian. Czwórka są bardzo słaba. No i załatwił to. Co będzie koniec? Nie miał takiej drogiej ręki. No to jest... Taki scenariusz się powtarza często. Często. Ja nie mam żadnych danych statystycznych, żeby stwierdzić, że często, ale od czasu pojawia się taki scenariusz. Może pozostajemy przy tym, że się pojawia. W bliżej nieokreślonej częstotliwości. Ajajajajajajajaj. Trzech tytanów. Toytoy mi się podoba. Spróbujemy. 9 pin niekoniecznie jest łatwe do sponowania, bo jest koło Dora tanki. Podoba mi się. Dora tanki. Toytoy Dora. No ten Nan też jest fajny. W ogóle jako tanki to jest lepszy, no ale Dora daje mi mangana, a poza tym nie muszę jej wyrzucać. Proszę. Gościu już tutaj szarżuje. Ciemno bym zakładał, że ma co najmniej jedną dorę. Albo dwie jakieś czerwone piątki czy coś. Nie wiem, czy za tysiaka by się tak otwierał. Szybko. Aczkolwiek no nie jest to wykluczone. Dobra.
Ja kuchaj to i to i dora dora. Pełniusi mangan. Nikt mi dory nie puści. Ale by był rinsianik. No i nie dostałem dory niestety. Fumi też nie były potrzebne, więc być może kan. Ha! Mamy chlebek i koniec. Kamicia wyzerowany. No tym razem się udało, ale to był szybki mecz. To był szybki mecz. Gramy jeszcze jeden. Hayato, ja myślałem, że Hajto. Tomasz Hajto, morderca tam ponoć rozjeżdża ludzi. Niekarany. Nie wiem, nie znam się. Dobra. Na razie nie rozkminiam. Zagramy drugi szybko, ale jaja. 1300 meczów już zagrałem. Proszę Państwa. To konto już ma gdzieś te prawie 4 lata już ma to konto. To i tak jest mało meczów. Ja gram 2 mecze dziennie i to nie codziennie. Ja zawsze to podkreślam. Zdarza mi się dzień ominąć. Bywały nawet i okresy, że 3-4 dni omijałem. Teraz się staram naprawdę cisnąć ostro. Bo mi zależy po prostu. No to jednak to Tenho jest dla mnie głównym. Jest Tenho jest moim priorytetem, jeżeli chodzi o Madziana. Turnieje to jest dosyć droga zabawa. Oczywiście interakcja z ludźmi, no tak, ale to mi tak raz w roku wystarczy. Jak sobie pojadę. Na taki tryb raczej się przerzucę. A jednak tutaj to jest ta walka. To jest to, co mi jara najbardziej. No i teraz tak. Tu mam San Mencian, ale to jest. Tu są już dwa bloki pełne. Dobra, na razie spróbuję coś a la zablokowanie pary. To jest Rian Xianten. No jak do Senmenciana mi przyjdzie, to już jest z górki. A niestety nie jest to jakaś rewelacyjna ręka. No, na razie ten samotny kamień mimo wszystko. Dziewiątka jest już słaba, więc tu nie ma co liczyć raczej na przekształcenie tego. To jest Taniao. Powinienem w sumie zostawić. Dwie pary, żeby pona zrobić. No 4-7 ma mało kamieni już. Teraz mogę z piątki zrobić pona. A i pomieszałem się w tej ręce. Mam też. No niby mam i peko, ale no wtedy nie mam bloku. Dobra. I Sudzi. Przejdź Sudzi. Dobra. Gorąco jest. Gorąco jest. To jest moje gębu. W razie czego. Tutaj zamarkujemy, że niby obrona, że niby tego. To jest dobry moment na Karagiri, żeby udajemy, że się bronimy. Hak, spoko. To jest już zbyt gorąco, ja to zwinę. Jakieś tyko ewentualnie Sudzi pchnę czy coś, ale to jest raczej do zwinięcia. Fajnie, jakby się udało tempa utrzymać. Ale też pierwsza wschodnia to nie jest czas, gdy Noten jest aż tak boli.
Dobra, łanciach na czwórkach. No i się zesrał. Z tym łanciansem swoim. No dobrze, że nie manga. No ale to było jednak ryzyko. Aczkolwiek tam... Tam nie było jeszcze chyba krytycznie. Dobra, trzeba się ogarnąć. Tam łańcuch na czwórkach to nie wystarcza, żeby to pchnąć raczej. O, można było uniknąć. Dobra, trzy pary. Żółte światło dla Chitoya. Ok. No teraz standardowo już. Jest 5 bloków. Wymiana. O, proszę bardzo. O, super. No nie gadajcie, żeron. Jojojojojojoj. Gorąco. Gorąco. Fajnie, tak liczyłem, że jedna z par mi się, że, znaczy, że 800 się zamieni w Ryanmen. Tutaj się nakłada szóstka i dwie dziewiątki nie żyją, więc to mi tak nie dodaje aż tak bardzo Ukeire. O, trzy dziewiątki już padły. No i to jest mimo wszystko, okej, okay, to siódemka była bezpieczna. Mimo wszystko to jest... tracę parę. Ale chyba otworzę tę rękę. W sumie mógłbym iść w 7 sotanki, ale nie, chyba się taka kontra nie opłaca. Może da mi się po prostu pozabijać. O, kanciana to mnie rozwalił. Uuu. No niedrogo. Ale runda przeszła, szkoda. Nie mam jeszcze bardzo dużej straty, ale no dobrze to nie jest, bo głupia wsypka. Znów mała kompromitacja. Madzianowa. Ok, brakuje mi jednego bloku. Czyli 8 man, ten Riankan ewentualnie też się może przeobrazić w dwa bloki jakimś sposobem. Nie będę kolekcjonował jakuhajów, to jest bez sensu. Ręka nie jest tak tragiczna, żeby cisnąć jakuhaje na Hama. Ale tu widzę po Toymenie i Kamici, że tam u nich się coś grubego dzieje. To nie są standardowe odrzuty. Dobra, mam piąty blok. Ale przydałby się jeszcze koło ósemki man. Jakiś bloczek. No, jak oni się już otwierają, to do widzenia z tą ręką. Prawdopodobnie. Tak, zdecydowanie. Do widzenia. Bo 8 man sobie nie wyrzucę tak o teraz. Dobra. Okej. Tak, no tutaj na toku dzio, mimo że jest dużo śmieszków i to nie jest tak, że wszyscy są na wyżyłowanym poziomie, zablokuję sobie już parę ósemek, bo tutaj siódemka mi się nakłada, a tak to mam dwa bloki. W sumie mam pięć bloków. Więc jest ok. Trójka to jest ukipaje, który podłączy Dorę, więc fajny. Mocniejszy niż trójka man, mimo że trójka man jest koło Ryanmana, więc mogłaby się rozrosnąć ładnie. Chyba już teraz tą trójkę wyrzucę. No piątka pin też w tej chwili nie pomaga. Ale jak przyjdzie czwórka, będzie wesoło. Tak, czyli jest dużo śmieszków, gracze... Wyliczając w to mnie oczywiście, bo ja nie jestem wyjątkiem, też popełniają babole.
Ale jednak można założyć, że jak meldują już dwa razy, no to jednak coś jest na rzeczy. Dobra, piątkę puszczę. W tej chwili mam siamponika 1K18. No i ten ukipajek mi tutaj wisi. Czy on się podłączy, czy się nie podłączy? To będzie szósty blok wtedy. Fajnie, jakby tutaj udało się ręciana zdobyć. Nie, to nie. Obawiam się, że nie. To jest Rian Shanten. Fuj. Kurde, może w końcu zostawię tą dziewiątkę, bo przecież mam Sansiok. Jakbym dostał 9 pin, to melduję. Bo wtedy Sansiok gwarantowany. Trzy podejścia musiała ta dziewiątka zrobić, żebym ją docenił. Tu Kamici podejrzewam też i Shanten co najmniej. Mówię, trzeba zakładać, że ludzie jednak wiedzą, co robią, także... Na ten jał to już za późno, ale na pewno dziewiątka jest bezpieczniejsza niż ta. Chociaż tutaj jest Sudzi, dobra, rzucę ją. Może być oczywiście Kancian, może być Siampon. Ale nie chcę tego Sansioka na razie jeszcze tracić. Ale ja tu będę raczej, no, pozycja defensywna raczej. O, masz. Ojej. Ach, też niedrogo, ale kurde, sypie się. Sypie się, sypie się. A to wszystko się zaczęło od tej pierwszej wrzutki niepotrzebnej. No i to się za mną niestety ciągnie. Jak smród. Jedynka mam koło Dory, więc nie wyrzucam na razie. Nawet wolę ją od haku. Tego już tak nie jestem pewien. Dobra, ulepszenie Dorian Mena. W Sozu mam Anko i Rian Men. I tutaj mam szamponik, też szóstka, dwójka. Dobra, okej. Okay. Wydaje mi się, że najsłabszy jest ten Pęcian. Czy liczę na 5, 6, 8 so, 2 pin, 5, 8 pin, 2 man. O. No brałem to też pod uwagę, ten, że tu taki ala Sansiok się zrobi. Teraz bym mógł mieć parę z piątek i sekwens, ale to już przepadło. O. Pęcianik stracony. Dupa zbita. 5-8 już bardzo słabe. Jedna piątka, dwie ósemki. Okej. Okay. I Shanten. Czyli jednak w Sozu dwa bloki. Para i sekwens. U. No, czy warto było podmieniać za 5-8 czekanie na Dorę? Chyba nie. Chyba jednak nie. A teraz trójka man będzie niebezpieczna. Oj, będzie niebezpieczna. Jak on zrobił ci, wyrzucił czwórkę, to może mieć 3-6 jak nic. O, przeszła. Dobra. No już tylko jedna ósemka są i jedna piątka są. Pewnie są w murze. A Dora! Ci! No nie, no Dorę puszczać. No nic. Mimo wszystko zariciuję. Dora tanki, nie! Pom! O, Dora pom, fucking Deutschen. A ja mam dwa kamienie do wygranej, wesoło.
On ma jakiegoś pewniaka tam, jak on atakuje pod czwarte miejsce w ten sposób. Uf, no oby ta ósem... O, siadło! Żadnej ury. No, liczyłem na jakąś urę potrójną, ale nie będę wygrzyzał. Troszkę się zbliżyłem. Kurna chata. Ale będzie gorąca końcówka. Dora, Dora. I para do pinfa. Bardzo ślisko tam zagrałem. Ja nie wiem w ogóle, czy ja mądrze grałem. To czekanie na Dorę, nie powinienem tego podmieniać raczej. Bo u Keire tak naprawdę do Dory było lepsze. Tam były cztery dwójki. Kontra dwa kamienie. Skusiło mnie taniało. I Shanten. No oczywiście, że Rianmen, mimo że się nakłada Ukeire, to oczywiście, że Rianmen. Jeszcze jak dostanę 9 man, to będzie Anko bez pary. I Shanten, bardzo fajny. Podmianka. Kolejny dobry moment na Karagiri. Szkoda, że ton nie jest wiatrem rundy. Ajajaj. To jest trudne. No powinien... A, to jest Furiten. Dobra. Powinienem w sumie puścić czwórkę najpierw. Ale tu jest Furiten. Dobrze, to zauważyłem. Bo tu się nakładało, więc powinienem normalnie pinę wyrzucić. Któryś z pinów. Puszczę to najpierw, Sakigiri. No, tępaj przyjść, bo Shimocha już... On tu mi ucieknie zaraz. Jest! Idź. Trzystronne. Zajebiście. Jazda, biała gwiazda. Tylko żeby mu się nie wrzucić. On już ma dwa fany zapewnione. On ma spokojnie 3900, jak nie więcej. I pcha. Pewnie się nie ma czym bronić. Oby się wrzucił. No i piny. Środkowe piny. Pinów nie meldował, więc może mieć tam blok. Oczywiście w Sozu może mieć blok. Tam 2, 5, 3, 6 jakiś Rianmenik, kto wie. Jest! Dobra! Pięknie. Manganium potasu. No i teraz przetasowałem całą stawkę. Przetasowałem. Ale tu będą sytuacje do rozkminki. Oj, oj, oj. Niestety moje myślenie czasami nie nadąża za tym, co się dzieje na stole i planowanie odrzutów też kuleje czasami. I znowu miałem mało gadać, dużo gadam, no i to tak jest właśnie z krabikiem. Dorka. No ale sian ten wysoki. Nie mam bloków w ogóle kompletnie. Więc nie nastawiam się tutaj na żadne rewelacje, dlatego będę się starał trzymać jakiś tam jakuchaj czy coś do obrony w razie czego. Mam trzy bloki, cztery bloki. No ale gdzie para, gdzie piąty blok nie ma. Szóstka, jak dostanę man, będzie się nakładać Ukeire. Dobra, okej. Tu jest już Ipeko Dora. Tylko te bloki, no. Żeby one się zrobiły. Szybkie tempo. Fuf. Dobra. No i dalej nie mam pary. Ale rewelacja, teraz jakby Dora przyszła do pary, to ojejku. Coś pięknego. Toymen, Idź. no właśnie, dwa te dasi, no tu się już coś działo. No i co, Dora sudzi. Ojejku. To jest lepsze sudzi chyba już. Ojej, ale gorąco. Boję się, że to jest sudzi pułapka. Ojku. Może 9-5 spróbuję. Mam dwie ósemki. No nie widzę nic lepszego.
Dobra, mam dwie tury, ok. Piątka man, super. Piątka so. Ciekawe, co Simocia zrobi, czy on będzie atakował, czy... Co ja tu na niego mógłbym mieć? Nic na razie. Spróbuję go zachęcić do ataku, tak odrzucając w innej kolejności niż normalnie bym odrzucał. Ósemkę mam na niego już teraz. I ciuna, super. W razie czego, jakby atakował. To mam ósemkę man i ciuna, czyli najpierw jeden man wyrzucę. Odorę puścił. No i Oja wyjaśnił sytuację. Rian Menik, proszę bardzo. No to teraz jestem bardzo blisko z Toymanem. Tu jest walka o drugie miejsce. Pierwsze jeszcze też. Pierwsze też może być. Dobra. Myślę, że Jakuchaj mógłby się przydać. Ale może i se poradzę bez niego. Pytanie, czy będzie taniało. Musiałbym... Oj, to on już umarł. Więc on musi zostać parą. No nie mam bloku jeszcze do Taniała. Musiałaby jeszcze jakaś parka dojść. Albo ukipajek. Żeby się tutaj na przykład z Riankana stworzył Rianmen Kancian. Z jedyna moja para. Poza... O, no na przykład coś takiego właśnie musiałoby się zadziać. Tylko, że to jest Rian Xianten. I to nie jest szybka ręka, bo ma kanciany. Tu raczej nie ma co rozkminiać. Jeżeli idę w Taniao, to się przyda. Ale tracę w tej chwili gębu. Mam na przykład na Kamicia tylko dwa man. Na pana z ostatniego miejsca. A to jednak niekoniecznie się rozwinie tak chcę. Dobra, wyrzucę najpierw piątkę, dwójkę mam bezpieczną. I mam Rianmen rzutki. O super, że Kancian się uzupełnił. I proszę, ten mogę ponować. Jest jeszcze jedna ósemka pin, która właśnie się pokazała. Ale ukryta ręka mi więcej daje. Ja poczekam. Ja mam Rianmen. Czy te dwa ukeire kamienie zatrzymać, czy nie? Mimo wszystko zatrzymam. To jest ważna decyzja przy Sakigiri. Czy te dwa kamienie się przydadzą, czy nie. No teraz, w tej chwili mam 5-7. 2-5-7 tutaj. Ale czwórkę też mogę sponować. No ale nie jestem bardzo mocny w takich ocenach. Idź. No i to 2-pin teraz może być zbawienne dla mnie. To 9 pin to spoko. Tylko tanki. I pół sudzi. Puszczę, ale ja mam tylko jeden kamień do wygranej. To już i tak chyba niepotrzebnie ryzykuję. Dobra, do widzenia. Ho, Kandorę trafił. Nie wierzę. Tylko nie cumuj, chłopie, nie cumuj.
Jak zwykle nie zwracałem uwagi, ile kamieni jest do końca. Tu się nakłada Ukeire. Zostawię sobie dwa fanpajki. Tu mi zależy na szybkie ręce. Cztery bloki. Z piątką mogę mieć też fajny bloczek, więc ta dwójka nie była aż taka mocna. Dobra, jeden ton poleciał, to ja też będę tutaj kontynuował. Aczkolwiek no 8 man jest moją parą, więc liczę ewentualnie na Arianman z siódemką albo na piątkę. I to jest rewelacja. To jest rewelacja kamień, ten ciunek. I to jest po meldunku i Isianten, Rianmen Pęcian. I Isianten. Piątka so będzie bezpieczniejsza na Simocia później. Okej. Rewelacja. Tak. No trzeba zgasić to towarzystwo, bo ktoś może mieć Hatsu. Jak Simocia ma Hatsu, to sobie może wygrać. Idź. Oj, oj, oj. Mam trzy gębu. Trzy gębu. To jest atak ostatniego miejsca. Niestety nad sumo to ja spadam. Kurde, ja mogę spać na ostatnie. Nad sumo. Niedobrze. Sumo. No tak. Mamy rundę zachodnią, ale jestem na ostatnim. No właśnie, kurde, ale szajs. Powinienem chyba pchać był. Ha! Zła ocena sytuacji. Kurdeż, no. Nie, za późno ogarnąłem. Za późno ogarnąłem to. No i co, teraz mam Ciundoradora. I uciekamy z tego miejsca. Ja pierniczę, ale ogień. Kurde, powinienem był pchać. No, Toymen, różnica do Toymena była mała, no i to właśnie tak się kończy potem. Dobra. Rian Xianten, no nie mam bloku, dlatego trzymam te wszystkie tutaj w kupie kamyczki. Aczkolwiek no Ukeire straciłem sporo. Możliwe, że lepsze było zablokowanie sekwensu. No, już zemsta, proszę bardzo. Dobra, i Xianten. No jak dostanę dwa man, to stracę Dorę, ale nie boję, znaczy nie przejmuję się tym, bo ja muszę to wziąć i tak. O, proszę, jak sekwensik by był. Simocia tu widzę, że Sozu nie wyrzuca, ale nie melduje ode mnie. Kurde, no. Niezły stresior. Teraz już będę musiał pchać, to już nawet nie ma co się łudzić. Więc niech to tempaj przyjdzie. 2 pin, 4 man. 2 man nawet niech będzie też. Okej. No i mogę jeszcze przez 6 man ulepszyć to czekanie. Spoko. Czyli Simocia czwórki nie ma. Nie wiadomo jak Toymen Kamicia. Dobra, 6 Simocia wyrzucał, więc nie potrzebuje. A 9 jest ogólnie bezpieczna. No ale je pcham. Już takie moje odruchowe, defensywne myślenie jest niepotrzebne. No i dupa. Teraz Oya musiałby się wrzucić, albo Toymen.
Gdzie oni się... No, super. Brawo. No i pozamiatane. Przez głupi... No, pięknie. I tysiaka mi zabrakło, bo dużo odsunął. No i przez... No i tak się właśnie przegrywa mecze. Z taką głupią ocenę sytuacji. Nietrafioną. Proszę bardzo. No, on do mnie miał 300. I jeszcze minus pula. A ja tu sobie zwijam łapę. No, świetnie. Co, liczyć na tą zachodnią rundę? To chyba nie było sensu. Sam nie wiem już, co jest lepsze. Czy liczenie na zachodnią rundę, czy pchanie. Tutaj jeszcze jest dużo żywych sudzi, więc może i trzeba było pchać. Ciężka sprawa. Tam gdzieś było dużo problemów z tymi łapami. Tutaj też 4-7 Rianmen wybrałem. Ale powinienem był wyciąć raczej ósemkę. Żeby móc sponować. Potępaj. Ja wyciąłem, zostawiłem Riankana. Tutaj naprawiłem błąd. I tu se nawet pchnąłem. Nie wygrałem. Tak, ale tu już było gorąco. Tu myślę, mogłem zbastować. Miałem czym się bronić. To też by się inaczej wtedy potoczyło. Tu chyba nie było nic niepewnego. No, tutaj siadło. Nie, nie siadło. Nie, 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 tutaj się zacząłem bronić. Tutaj to było nieoczekiwane. No tu jako Oja na ostatnim miejscu myślę, że nie miałem wyboru, żeby tą czwórkę sobie pchać, mimo że był Rian Xianten. I tutaj ten ciekawy moment. No tutaj mam parę z 500, więc raczej odrzut trójki jest, tego jestem pewny. Ale tutaj. Pięć osiem miało trzy kamienie, a tutaj była Dora i czwarty kamień. No niby zyskałem Taniao też. To inna sprawa. Bo 3-6 tutaj nie miałem, nie, tylko 5-8. No nie wiem, kwestia sporna. Ale jedna różnica kamienia i zagwarantowany jaku to chyba nie jest taki zły wybór. Oczywiście jest właśnie to, co potem mnie spotkało, czyli konieczność odrzucenia Dory. Więc tu naprawdę nie wiem, czy dobrze zagrałem. Tylko dlatego, że byłem na ostatnim miejscu, to poleciałem już na całego. Ale nie wiem, czy to było dobre. Tutaj nie było zastrzeżeń. Tutaj też raczej wydaje mi się, że zwijanko było wskazane. Mimo że nie miałem czym, ale no Xianten daleki. Więc raczej bez problemu. Tutaj też wydaje mi się, że w miarę mądrze zagrałem. Tutaj miałem farta z tym. Tu nie wiem, czy nie powinienem był potępaj wołać, ale no liczyłem na to Ricci, że jednak odskoczę bardziej Toymenowi i może nawet na pierwszym miejscu bym wjechał w Orasu. No, niestety
No i tutaj też tego nie jestem pewien. Półsudzi to jest takie pod dyskusję. Z jednym kamieniem tylko do wygranej. Co prawda Genbutsu na Shimocie, ale to jest tylko jeden kamień. No i tu postanowiłem, że zwinę. Szóstka też była otoczona z obu stron łańciansami, ale wydaje mi się, że czwórka to już było, szóstka to już było za dużo do pchania. I ta ostatnia siódemka mogła być w ręce Shimocia. I wtedy było 6-9 czekanie, prawdopodobne. I bym się wpierdzielił. Jakie on miał w ogóle czekanie? Aha, on miał many. Dobra. No a tutaj spieprzyłem na całej linii. Nie wiem, co jest lepsze, czy pchanie, czy czekanie na zachodnią rundę, bo jest bardzo możliwe, że... Znaczy, jest możliwe, że on cumnie za mangana. Czy nawet nie mangana, tylko 3,40, coś takiego. Zresztą jest nawet 600 jeszcze do zapłaty z homp, więc jest duża szansa, że wejdziemy w rundę zachodnią. Nie mam pojęcia, to mnie przerasta kompletnie. Więc zwinąłem niedobrze. Na zachód wszedłem już na ostatnim miejscu. No i tutaj Kamicia niestety wyjaśnił sytuację. I Patsutsumo, piękny, efektowny styl. No i dupa, przerąbałem grę. No i jestem tak na razie, w sobie krążę w kółeczku wokół startowych punktów, czyli jest źle, jest tak sobie mocno. Dobrze, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Co tu dużo gadać. Hejo!